Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem z moimi sposobami na naukę i zacznę od rzeczy takiej najważniejszej dla mnie i może się ona wydawać oczywista, ale mała część osób jak gdyby to faktycznie robi i chodzi o powtarzanie wiadomości zaraz po powrocie ze szkoły. I wiadomo, część osób podrabia lekcje, ale ważne jest, żeby jeszcze raz przeczytać sobie to, co czytaliście kilka godzin wcześniej na lekcji, lub po prostu przeczytać to, co zapisaliście w zeszycie i jeszcze raz się tego nauczyć. I pomimo, że zdajecie sobie, znaczy myślicie, że to umiecie, ponieważ no dopiero co, jak gdyby się tego uczyliście, to dla mnie to była jednak ogromna różnica, gdy jeszcze raz no przesiedziałam tak powiedzmy 15-30 minut i powtórzyłam sobie jeszcze raz dokładnie ten materiał, niż gdy tego nie robiłam. To jest taka jak gdyby mała rzecz, a po prostu oszczędzała mi czas po prostu przed sprawdzianem, ponieważ nie potrzebowałam wtedy no jak gdyby siedzieć nad książkami i się jeszcze raz tylko uczyć, ponieważ no pamiętałam wszystko dokładnie, właśnie dzięki temu, że kilka godzin po jak gdyby pierwszym przyswojeniu materiału to sobie powtórzyłam i utrwaliłam. Tak więc to. Kolejną rzeczą są takie fiszki, flashcards. Ja Wam pokażę taką aplikację na telefon, ponieważ ja akurat takie używam i taka no, u mnie się najlepiej sprawdzałam. I jest to właśnie ta aplikacja flashcards. Ogólnie jest mnóstwo takich aplikacji na różne właśnie systemy operacyjne na telefonie, więc postaram się Wam podlinkować te, które znajdę, ale ogólnie tu chodzi o to, że to są takie fiszki. Możecie też właściwie używać zwykłego papieru. Mi było wygodnie używać tego w komórce, ponieważ zawsze miałam komórkę przy sobie i tak samo przed lekcjami mogłam sobie jeszcze to przejrzeć, a mianowicie chodzi o to, że to jest, zapisujecie sobie na przykład jakieś hasło lub jakąś datę lub jakieś pytanie po prostu, a na drugiej stronie tej fiszki, kartki papieru, zapisujecie odpowiedź i przeglądając właśnie te kartki, czy tam, że właśnie te flashcards w telefonie, no jak gdyby czytacie to pytanie i próbujecie sobie przypomnieć odpowiedź, no i później odpowiadacie i sprawdzacie, czy to faktycznie odpowiedź się sprawdziła, czy jednak nie, i wtedy sobie w telefonie akurat jest taka opcja, że możecie sobie to ustawić, że o, nie pamiętałam, albo że pamiętałam i właśnie już wtedy nie muszę, jak gdyby te kartki się nie pokazują tak często i wtedy jak gdyby, no to jest ogromne ułatwienie przy nauce, gdy się czegoś uczycie i to pokazuje Wam, czego się faktycznie nauczyliście, a co musicie jeszcze powtórzyć, więc to flashcards. Kolejną rzeczą jest porządek. I mi ten porządek bardzo ułatwiał naukę po prostu, ponieważ no, uczyło mi się o wiele przyjemniej, o wiele łatwiej, gdy na przykład uczyłam się po prostu z segregatora i zamiast uczyć się z kilku zeszytów, w szczególności to było ułatwienie w trzeciej klasie liceum, gdy się uczyło do matury, ponieważ no, trzeba było przyswoić wiedzę z tych wszystkich lat i no, zeszytów było multum, a gdy właśnie miałam to wszystko w jednym segregatorze i to wszystko było uporządkowane, to po prostu wiele przyjemniej mi się uczyło, dlatego Wam polecam, jeśli oczywiście nauczyciele Wam pozwalają, to spytajcie się po prostu, czy możecie używać kołobrulionu zamiast takiego zwykłego zeszytu i te kartki później po jakimś czasie sobie wyrywać i wkładać do segregatora i jak gdyby wszystko sobie właśnie w segregatorze no, uporządkować i naprawdę nauka jest wtedy przyjemniejsza, przynajmniej dla mnie była, więc mam nadzieję, że u Was też. Kolejna ważna rzecz to robienie przerw w nauce. Gdy na przykład uczycie się do sprawdzianu, to większość osób na przykład po prostu cały dzień uczy się bez przerwy. No, trzeba się nauczyć przed sprawdzianem, jutro sprawdzian, więc się uczymy i po prostu cały dzień bez przerwy i nawet sobie nie zdajecie sprawy, że Wasz mózg może się uczyć przez jakąś ilość czasu, a później, pomimo, że nadal jak gdyby siedzicie nad tymi książkami, to tej wiedzy nie przyswajacie. Dlatego bardzo ważne jest robienie przerw i tutaj na przykład metoda Pomodoro, jeśli o niej słyszeliście, to postaram się Wam dać linki na dole też. No, te przerwy w nauce są bardzo ważne, czyli na przykład pouczcie się czegoś przez 20 minut czy 30, później robicie przerwę na przykład na, nie wiem, naukę innego przedmiotu, czy po prostu, nie wiem, na jakiś relaks, na zjedzenie czegoś, czy po prostu na jak gdyby oderwanie głowy od nauki, a później po, nie wiem, 10 minutach czy 20 powracacie do tego i znów się uczycie i mogę Wam obiecać, że po prostu o wiele szybciej przyswoicie ten materiał i się nauczycie i jak gdyby, no, ta wiedza się bardziej utrwali. Ostatnią rzeczą i taką ciekawostką jest to, że gdy słuchacie jakiejś melodii czy piosenki podczas nauki i gdy na przykład robicie wieczorem, przed pójściem spać i później puścicie sobie tę melodię podczas spania, to wasz mózg jak gdyby skojarzy tą piosenkę z tym, czego się uczyliście i jak gdyby będzie utrwalał te wiadomości podczas spania, więc to jest dosyć ciekawa rzecz. Ja Wam dałam linka do artykułu właśnie, w którym to było opisane, no ale jest to taka rzecz, która jak gdyby zaoszczędzicie trochę czasu i utrwalicie wiadomości w bardzo prosty sposób, więc widzę, że już mi bateria mruga, więc muszę kończyć. Tak, podzieliłam się z Wami moimi takimi sposobami na naukę, dajcie mi znać, jakie są Wasze i bardzo Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, pa!